Może będzie mnie słychać, więc dzień dobry, otwieram posiedzenie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie. Rozpoznana zostanie sprawa w przedmiocie zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Bardzo proszę, kto się stawił. W imieniu skarżącego wojewody lubelskiego. Dziękuję bardzo. W imieniu skarżącej pani Wolanowskiej. Pan Mateusz Sarna, pełnomocnictwo wakatów. Skarżąca osobiście wraz z pełnomocnikiem. Jaworski, w imieniu gminy pełnomocnictwa wakatów. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy słyszy nas pan prokurator? Tak, słyszę. Dobrze, to w takim razie my nie widzimy pana prokuratora tutaj w tym systemie, jednak będę udzielała głosu panu prokuratorowi. Dobrze, czy pan nas widzi? Tak. Tak, widzę i słyszę. Przepraszam, to już się pojawiło okienko. Bardzo dziękuję w takim razie. Dobrze. Proszę państwa, ze względu na to, że obecnie obowiązują przepisy dotyczące tych szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Jednak ze względu na zawiłość sprawy i niemożność technicznego przeprowadzenia sprawy tak, żeby państwo przebywali w innej sali, sąd ze względu na brak takich możliwości technicznych dokonał takiego wyjątku, który przewiduje ustawa. Jesteśmy tu, jesteśmy w tej chwili wszyscy razem na sali. Postaramy się, żeby ta rozprawa dzisiaj przeprowadzona została sprawnie. W związku z tym w pierwszej kolejności sąd chciałby wyjaśnić, że do akt sprawy wpłynęły pisma Fundacji Wolności, w której to Fundacja Wolności wskazała to pismo jako amicus curiae, czyli przyjaciel sądu. Sąd pozostawia te pisma w aktach sprawy, jednakże chciałby wyjaśnić, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie obowiązują takie przepisy, które wskazane są w kodeksie postępowania cywilnego, czy też w przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i regulaminu Trybunału Konstytucyjnego. Nasza procedura nie przewiduje udziału amicus curiae w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Czy przed rozpoznaniem sprawy państwo składacie jakieś wnioski dowodowe? Bo sąd chciałby, żeby to postępowanie przebiegało w taki sposób, że państwo sędziowie sprawozdawcy przedstawią dotychczasowy stan sprawy, sąd następnie udzieli państwu głosu. Czy jakieś... Tak. Ponieważ sąd te dwie sprawy połączy do wspólnego rozpoznania i odrębnego wyrokowania. Czy jakieś wnioski państwo składacie przed rozpoznaniem sprawy? Dziękuję. Dobrze. Dziękuję, również nie składam. Dziękuję panie prokuratorze. W związku z tym poproszę pana sędziego, który jest sprawozdawcą w sprawie ze skargi wojewody lubelskiego, o przedstawienie dotychczasowego stanu sprawy. Przedmiotem oceny sądu w tej sprawie, podobnie jak w sprawie oczywiście połączonej, pozostaje uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, którą w tej sprawie zaskarżył wojewoda lubelski w części dotyczącej tutaj wskazanych skarby białek, zwracających się na tak zwany kompleks Górek Czechowskich. Generalnie w uzasadnionej skardze wojewoda domagał się stwierdzenia ważności uchwały w okresie. Wojewoda przede wszystkim wskazał tutaj, że wyznacja to wynika obowiązek wywrócenia interesu publicznego, interesu prywatnego przy ustalaniu przekraczenia terenu i sposobu zagospodarowania i pozostania z tego względu w ocenie wojewody tutaj Wojewoda wskazał, że analiza zarzutów podrobionych w skargach kierowanych do wojewody, wskazując pod funkcję zabudowy wielorodzinnej część terenu Górek, Rada Miasta przedłużyła interes prywatny właściciela terenu ponad interes
na chcący chronić obszar górniczy polski przed intensywną wielomiarową i co bo wojewoda wskazał, że mają w sprawie przyszłości na biurę w Polsce. Istotne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy przy uchwaleniu studium nie uchybiono w zasadzie proporcjonalności wyrażonej w artykule 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Lublin dziękuję o oddalenie. Generalnie w odpowiedzi nie podzielono żadnych z tych zarzutów przez wojewodę. Po pierwsze wskazano, że tutaj nakazana przepisami procedura uchwalenia takiego aktu została dopowana. Wskazano również, że nie doszło do naruszenia zasad sporządzenia studium. Określono również, że organ nadzoru nie wykazał tutaj naruszeń dotyczących procedury. Podkreślono w tym kontekście również to, że no, ta sprawa w ramach prawnie nadzorczych wojewody była kontrolowana przez wojewodę wcześniej, który nie dopatrzył żadnych naruszeń mogących skutkować nieważnością tego aktu. Odnosząc się w odpowiedzi na skargę do argumentu wojewody dotyczących kierowanych do wojewody skarg do mieszkańców, to wskazano, że przeciw rozwiązaniom przyjętym w ponownie wyłożonym do publicznego oglądu projekcie studium złożono 1800 podpisów, natomiast za tym rozwiązaniem złożono aż 3704 podpisy. Oznacza to ponad dwukrotną przewagę tych podpisów za w porównaniu do przepisów przeciw. Wskazano również w odpowiedzi na skargę, że tutaj to oczekiwana właściciela terenu odnośnie możliwości zabudowy terenu Górek Czechowskich zostały właśnie w imię ochrony przyrody i krajobrazu znacząco studium ograniczone, zwiastowano 40% terenu do zabudowy na wskaźnik 25%. To istotne, przedmiotowa sprawa była już przedmiotem rozpoznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który wyrokiem z dnia 30 grudnia 2019 roku po rozpoznaniu skargi wojewody stwierdził nieważność oskarżonej uchwały w tej części objętej skargą, a więc w zakresie tych postanowień dotyczących wielorodzinnej, usługowej, jednorodzinnej, sytuowanych w kompleksie Górek Czechowskich i to zarówno w odniesieniu do załącznika 2, części dotyczącej kierunków studium, jak i również w części dotyczącej tutaj tej części graficznej. Generalnie uwzględniając skargę i stwierdzając nieważność uchwały, organ wskazał, sąd wskazał, że to władztwo planistyczne, które przysługuje gminie, no nie ma charakteru absolutnego, tak? Jest władzem niczym nieograniczonym, podlega oczywiście kontroli. I takiej kontroli właśnie w ramach tego postępowania sądowego zostało podane. Tutaj dla sądu kluczowe były ustalenia dotyczące tego, że w przypadku obszarów ekologicznego systemu obszarów chronionych, a więc tak zwanych obszarów ESO, stanowiących system przyrodniczy miasta, nadrzędną zasadą jest zasada integralności, ochrony przed zabudową oraz wzmacniania funkcji przyrodniczych. I w tym właśnie kontekście myślę, że w skład tego systemu wchodzą także górki czechowskie obejmujące obszar wzniesień oraz suchych dolin ciągniących się w kierunku rzeki i Czechówki, a pełniących funkcję lotowego korytarza. Jak podkreślał sąd, tereny te położone wewnątrz tego systemu ESO wspomagane są na rysunku przestrzeniami otwartymi, które należy je traktować jako tereny wyłączone z zabudowy. W ocenie sądu względu właśnie na te zapisy studium no, spowodowały, że tutaj te zapisy studium były wzajemnie sprzeczne. Z jednej strony podkreślały konieczność chronienia tych terenów pod zabudową, z drugiej strony dopuszczały możliwość zabudowy części na tych właśnie terenach. I wzgląd właśnie na to doprowadził sąd do konkluzji, że konieczne jest stwierdzenie nieważności uchwały. Tym rozstrzygnięciem nie zgodził się organ, który wyrok sądu tutejszego zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Procedując w sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 roku uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie. Generalnie Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tych ustaleń i o tym przedstawionych
wyroku. W kontekście tych podstawowych, czy tam mających istotne znaczenie ustaleń, o tym wskazał, że po pierwsze istnieją obszary Górek Czechowskich, gdzie nie występuje ani ESOP, ani Zespół Przyrodniczy Krajobrazowy i tam organ właśnie planistyczny przewidział zabudowę mieszkaniową. Po drugie wskazał, że wynika z powyższego, że teren Górek Czechowskich zgodnie z częścią tekstową studium nie podlega w całości wykluczeniu z zabudowy, bowiem tylko niektóre tereny zielone są częścią ESOP, gdzie zabudowa nie jest faktycznie dopuszczalna. W konsekwencji też nie było podstaw do stwierdzenia ważności studium na terenach trzech wysoczych z Górek Czechowskich, które nie zostały objęte tym systemem ESO. Konkluzja była taka Naczelnego Sądu Administracyjnego, że w istocie po analizie zapisów studium i części graficznej przyjąć należy, że ESO i zawierające się w nim zespół przyrodniczy krajobrazowy nie wyczerpuje całości obszaru rejon 3 północny Górki Czechowskie. Zatem na pozostałe obszary organ polityczny mógł wskazać inne kierunki zagospodarowania, które przewidują zabudowę mieszkaniową czy jednorodzinne. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślał przy tym, że zabudowa ta dopuszczona w studium nie będzie dotyczyła najcenniejszych dla budowania ESO terenów, a więc dolin rzecznych, suchych dolin wąwozów, które są wyłączone faktycznie z zabudowy. Projektowana zabudowa Wysoczyc nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, bowiem jak wynika z wyliczeń, obszar planowany do zabudowy w studium jest o 8,1 hektara mniejszy niż w obecnie obowiązującym planie. Zwiększeniu uległa funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednak nie odbyło się to kosztem terenu zieleni, gdyż te tereny zostały faktycznie zwiększone. Zdaniem NSA studium dopuszczając zabudowę na terenie czterech wysoczysk i Górek Czechowskich odpowiada potrzebie wyważenia spornych interesów publicznego i prywatnego występującego na tym terenie. W ramach wskazań co do dalszego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że rozpoznając ponownie sprawę, Sąd pierwszej instancji dokona oceny zasadności podniesionego w skardze zarzutu naruszenia przy sporządzeniu studium wynikającej z artykułu 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalności i artykułu 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należeć będzie właśnie do obowiązków sądu obecnie rozpoznającego sprawę. Generalnie po zwrocie akt wnioski o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania zgłosiły dwa podmioty, a mianowicie Fundacja Wolności w Lublinie i Stowarzyszenie Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie. Postanowieniami z dnia 25 czerwca 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił dopuszczenia tych podmiotów do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania. W wyniku zażaleń w sprawie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniami z dnia 19 października 2021 roku oddalił oba zażalenia. Dziękuję panie sędzio. W tej chwili poproszę panią sędzię sprawozdawcę w drugiej sprawie o przedstawienie dotychczasowego stanu sprawy, ale jednocześnie stwierdzam, że w dniu 25 listopada 2021 roku wpłynęło do akt sprawy pismo pełnomocnika gminy Lublin, pismo procesowe wraz z załącznikiem. Jednakże sąd na podstawie artykułu 66 PPS-a zwraca panu pełnomocnikowi pismo wraz z odpisem, informując, że jeżeli strona reprezentowana jest przez pełnomocnika, pismo takie bezpośrednio wysyła się pełnomocnikowi. Jeżeli nie ma oświadczenia takiego i pismo nie zostało wysłane pełnomocnikowi, pisma nie zawierające takiego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wezwania do braków. Proszę bardzo, panie mecenasie, odpiłam sobie tylko z pierwszego pisma pełnomocnictwo do akt sprawy dołączonej. Artykuł 66, paragraf 1 PPS-a. W skardze Wolanowskiej nie było jeszcze wówczas pełnomocnika. Nie, pani Wolanowska ma pełnomocnika od samego początku. I przy poprzednim postępowaniu. Ale panie mecenasie, na dzień składania przez pana pisma pani Wolanowska miała pełnomocnika. Składała przez skargę kasacyjną. Panie sądzie, ja za chwilkę powtórzę to. No ja rozumiem, tylko że no, informuję o treści artykułu 66. I zapiszemy to wszystko do protokołu, że przewodnicząca stwierdza, że w dniu 25 listopada wpłynęło pismo pełnomocnika gminy Lublin, jednakże wobec braku oświadczenia, że
zostało drugiej stronie reprezentowanej przez pełnomocnika. Sąd dokonał zwrotu pisma pełnomocnikowi gminy Lublin. Bardzo proszę pani sędzio przedstawić dotychczasowy stan sprawy w sprawie, w której skarżąca jest pani Magdalena Wolanowska. Skarga na uchwałę Rady Miasta Lublin w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wniosła również pani Magdalena Wolanowska. Skarga pani Magdaleny Wolanowskiej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 30 grudnia 2019 roku została odrzucona. Na skutek skargi kasacyjnej pani Wolanowskiej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wskazując, że sąd nie uwzględnił w wystarczający sposób stopnia szczegółowości zapisów uchwały w sprawie studium, które odnoszą się do terenów bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością pani skarżącej. Wskazał, że z zapisów studium dotyczących spornego terenu wynika, że dotychczas niezabudowany teren w znacznej części przeznaczony będzie pod tereny zabudowy wielorodzinnej, a to może zdaniem sądu administracyjnego świadczyć o posiadaniu interesu prawnego przez panią skarżącą w zaskarżeniu tej uchwały. Ponadto sąd naczelny wskazał, że zgodnie z artykułem 28 ust. 1 ustawy Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym strona ma prawo żądania do skontrolowania przez sąd zachowania procedury planistycznej, trybu sporządzania planu. Poprzez odniesienie się, sąd naczelny stwierdził, że poprzez odniesienie się do kwestii rozpatrzenia uwag wniesionych przez panią skarżącą, tutejszy sąd wkroczył w merytoryczne rozpoznanie sprawy. Dodatkowo podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, że okoliczność rozpatrzenia uwag skarżącej powoduje, że po stronie skarżącej powstaje prawo do żądania zweryfikowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowości rozpoznania tychże uwag przez organ. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, że tutejszy sąd nie ustalił sprawa do jakiej i gdzie położonej konkretnie czy zlokalizowanej konkretnie nieruchomości pani skarżąca wywodzi swój interes prawny. Wskazał tutaj NSA na konieczność ustalenia tytułu prawnego do nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, udzielam głosu pani pełnomocnik wojewody. Popieram skargę. Proszę o stwierdzenie ważności uchwały wskazanej. O stwierdzenie jej ważności? Przepraszam, o podjęcie uchwały minął rok. W związku z tym przepisy stwierdzenie nieważności. Proszę o stwierdzenie niezgodności z prawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również wnoszę, tak jak pani pełnomocnik wojewody, jak tutaj sam zapowiedział, nie chciałbym się przedłużać, bo wszystko mamy w dokumentach. Podtrzymujemy wszystkie nasze wnioski złożone poprzednio w pierwszej instancji, również złożone przez skarżącą na etapie tego postępowania i zapewne jeszcze będziemy w polemikę z panem mecenasem wchodzić, bo odnośnie interesu. O nie, oczywiście, Wysoki Sądzie, jeżeli sąd zezwoli. Dziękuję bardzo. Ale dobrze, zanim udzielę głosu panu pełnomocnikowi, pani sędzia sprawozdawca ma pytanie do skarżącej. Do pani skarżącej. Przede wszystkim prawnik prawny do tej nieruchomości, którą pani wskazuje jako pani jest właścicielką tego lokalu czy melomanów? Ale proszę pani, nie jak to jest możliwe, tylko adres proszę podać dokładnie ten. Jestem właścicielką. Położonego przy ulicy. Mieszkania mieszczącego się w budynku rodzinnym. Mieszczącym się w Lublinie.
Czy jest Pani w stanie określić, w jakiej odległości usytuowany jest budynek od granic terenu objętego? Budynek ten oddalony jest o około 20 metrów od granic terenu objętego. Dziękuję Pani Sędzio. Dziękuję Pani. Bardzo proszę Pani. Ja wnoszę o oddalenie odnosząc się do skargi, sprawy ze skargi wojewody, to otrzymuję stanowisko zawarte w piśmie procesowym. Odnosząc się do skargi pani Planowski, chciałem podkreślić, że studium przewiduje zabudowę na terenie sąsiednim w odległości 50 metrów. Pani skarżąca jest, jak domniemam z tego oświadczenia, które przed chwilą złożyła, jest właścicielem nieruchomości lokalowej. Nie reprezentuję wspólnoty mieszkaniowej, nie widzę związku pomiędzy nakreślonymi w studium kierunkami a naruszeniem interesu prawnego, który można byłoby wywodzić z tegoż prawa własności. W związku z powyższym też wnoszę o oddalenie tej skargi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. Dziękuję Pani Mecenasie. Bardzo proszę Panie Prokuratorze o zabranie głosu. Wysoki Sądzie, w związku ze zgłoszeniem udziału w tej sprawie przez zastępcę prokuratora generalnego w jego imieniu wnoszę o uwzględnienie skargi wojewody lubelskiego na uchwałę numer 283/8/2019 Rady Miasta Lublina za 1 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin i tym samym stwierdzenie nieważności w części obejmującej działki składające się na kompleks Górek Czechowskich o numerach ewidencyjnych 1/12, 1/14, 1/175, 1/8, 1/82, 1/15, 1/16 i 1/126. Tak jak wskazano, przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga wojewody lubelskiego na wskazaną przeze mnie uchwałę. Skarga ta została wniesiona w części dotyczącej tychże właśnie działek i w imieniu zastępcy prokuratora generalnego, który udział w niniejszej sprawie zgłosił, skargę wojewody lubelskiego popieram, wnosząc o stwierdzenie nieważności tejże uchwały w części, odwołując się do argumentów merytorycznych, które zostały już przedstawione w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W całości je popieram, wskazując jednocześnie, iż zdanie prokuratora podniesiony przez wojewodę w skardze zarzut naruszenia przy sporządzaniu studium wynikający z artykułu 31 ustęp 1, ustęp 3, przepraszam, Konstytucji, zasady proporcjonalności i artykułu 1 ustęp 3 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym jest nadal zasadny, w związku z czym poparcie skargi w tej wojewody lubelskiego w tej sytuacji uważam za w pełni uzasadnione i konieczne. Dlatego też Wysoki Sądzie wnoszę jak na wstępie. Panie prokuratorze, pan wniósł o stwierdzenie nieważności studium, natomiast treść artykułu 147 PPS-a wskazuje jednak na to, że nie stwierdza się nieważności studium w sytuacji, kiedy, bo nie jest to akt prawa miejscowego, w sytuacji, kiedy upłynął rok od jego uchwalenia. Ewentualnie ewentualnie może być złożony wniosek o to, że studium zostało wydane z naruszeniem prawa. Z naruszeniem przepisów prawa. I taki Wysoki Sądzie, w związku z upływem tego terminu, taki też wniosek składam. Bardzo dziękuję. Czy Państwo sędziowie mają pytania do... Dziękuję. Państwa skarżących. Proszę Państwa, sądowi z urzędu, sąd z urzędu powziął informację o tym, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin, tej BIP-owskiej, jest zamieszczony dokument o nazwie Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów numer 13 Górki Czechowskie, numer 13 Lipnik i numer 4153 Zimledoły wraz z analizą urbanistyczną.
z grudnia 2019 roku. Sąd na podstawie artykułu 106 paragraf 3 PPS-a postanowił dopuścić dowód z udostępnionego na stronie BIP-owskiej dokumentu. Jednocześnie sąd zobowiązuje pełnomocnika gminy, pełnomocnika organu do złożenia w terminie 7 dni wszystkich dokumentów dotyczących zlecenia przez Urząd Miasta Lublin, opracowania dokumentu o nazwie. Raport z inwentaryzacji. Ponieważ w tym raporcie wskazane jest, że była podpisana umowa z Urzędem Miasta Lublin, w związku z tym wszystkie dokumenty, które dotyczą okoliczności podjęcia decyzji o uzyskaniu dokumentu o nazwie raport, w terminie 7 dni sąd zobowiązuje pana do złożenia tych wszystkich dokumentów. Wysoki Sądzie, czy mógłbym jeszcze poprosić o doprecyzowanie, bo jak Wysoki Sąd zaczął mówić, to ja nie nadawałem. Raport z inwentaryzacji i... Jest raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Nazwa jest następująca. Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów. Numer 13 Górki Czechowskie, numer 26... Przepraszam. To jest znany dokument w Urzędzie Miasta, więc nie będzie problemu z rozszyfrowaniem, o jaki dokument sądowi chodzi. Numer 4153 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną z grudnia 2019 roku. Który sąd z urzędu na podstawie artykułu 106 paragraf 3 postanowił dopuścić jako dowód w sprawie. Jednocześnie, ponieważ sąd będzie zamykał rozprawę, na podstawie artykułu 113 paragraf 2 PPS-a postanowił przeprowadzić dowód uzupełniający z tych dokumentów, które zostaną złożone przez pełnomocnika gminy Lublin i rozprawę co do tych dowodów uznać za zbyteczną. Czy państwo sędziowie jeszcze chcieliby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski strony składają przed zamknięciem rozprawy? Czy to wszystko? Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam rozprawę. Orzeczenie w tej sprawie zostanie ogłoszone 15 grudnia o godzinie 11 w sali numer 2. Jednocześnie informuję państwa, że nie będzie oczywiście rozprawa jest zamknięta, w związku z tym nie będzie przeprowadzana rozprawa co do dokumentów i co do dowodów, które zostaną złożone w terminie 7 dni przez gminę, przez pełnomocnika gminy Lublin. To wszystko w tej sprawie. Dziękuję. No.